Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w kolejnym vlogu z prac polowych, czyli orki. No jak widzicie, dzisiaj sobie oramy. Poprzedni vlog był na dwie skiby, no bo niestety taka pogoda, ale troszeczkę ostatnio przestało padać, ostatnio, czyli dwa dni temu. Jak widzicie, no ziemia przeszła, ta warstwa górna nadaje się idealnie, żeby koła nam nie buksowały tak jak ostatnio. Już teraz chociaż trochę więcej można widzieć, dobrze się dotarły. No i dzisiaj na trzy skiby już sobie lecimy na spokojnie dwójeczką teraz i orka jakoś idzie. Tam już mamy zaorane, tu już też nawet galanty kawałek, jeszcze coś tam wilgoci jak widzimy jest, ale gleba już tchnie, taka też sam raz do siewu, że tak powiem, także jutro będziemy prawdopodobnie siać. No i co, lecimy sobie, wsiadamy i będziemy sobie gadać. Ojejku, radyjko sobie wyłączymy, bo wtedy to już w ogóle by mnie nie było słychać, bo dzisiaj niestety, ale będzie troszkę głośniej. I tak będę starał się nie jeździć na tak dużo obrotu, bo już w ogóle nie byłoby mnie dzisiaj słychać. No jak sami widzicie, idzie. No wtedy nie mogłem, bo jak sami widzieliście na dwie skipy, ja musiałem zakończyć, bo tak padało, porażka. Ogólnie jeśli chodzi o kłopoty, miało być we wtorek, cały poniedziałek w nocy, w poniedziałku na wtorek lało. Także od razu tylko rano wstałem, zgadałem się z Rafałem i odwołaliśmy robotę. W następnie w środę nie mogli, bo nie mieli jakieś szkolenia. A w czwartek znowu padało i też nie dał rady już załatwić Rafał z racji tego, że musiała kłopota zostać wysłana dzisiaj, akurat w piątek, bo jak nagrywam tego vloga, to jest piątek. Została kłopota wysłana na trzy pokazy, które będą gdzieś tam w okolicach Krośniewic. No i byłaby tylko jedna kłopota, bo miałaby iść dwie, ale ta jedna uciec gdzieś u jakiegoś gospodarza na testach i tam u kilku innych będzie. Także miałaby tylko ta 50 do orki. No ale się nie udało, no i zgadaliśmy się z Rafałem, że tego po 20 już będzie ta 50 wolna, a 21 przychodzi ta z turem i prawdopodobnie, no jeżeli wszystkiego nie zaora, bo to ciekawe jak z pogodą, z czasem ze wszystkim, to przyjadą dwie kłopoty po 20 akurat na tamto pole. Będziemy na jednym polu pracować, nie? Tata będzie tutaj sobie rozchodził obornik, później się zmienimy, tata poora trochę, ja porozmożę. Także na spokojnie sobie nagramy. I po tym 20 mam nadzieję, że no wtedy oczywiście orka na zimę. Po co już innego. Tato wtedy tak na gwałt, że powiem, orałem sobie. Z racji, że chcieliśmy posiać, ale dzień padało. Do takiego stopnia, że nie pada teraz już drugi dzień. No pogoda jest świetna, że tak powiem, bo jest wiatr, jest słońce, ta gleba szybko zaczęła schnąć, ale w tym momencie, w tym miejscu, gdzie zaczynałem poprzedniego vloga, tam wiecie, ta glina była taka, tyle gdzieś wczoraj wjechałem, 60 chciałem tym agregatem, tym wiecie, tym moim starym, rozciągnąć trochę, żeby to wyszło. Tam stała woda i no gdzieś wielkości bruzdy, nawet więcej, nie mogłem samym ciągnikiem nawrócić, ponieważ tak go przystało. Momentami już myślałem, że nie wyjadę, ale wyszarpłem się, umienie odpuszczę. No to wczoraj nic nie robiłem w polu, dzisiaj się podbiłem rano pod agregat, właśnie tamten jechałem, jako tak udało mi się to rozciągnąć. Cieszę się, ponieważ no już będzie to szło. Bo teraz tam by potrzeba kilka dni, żeby cokolwiek jechać, bo teraz silnikiem nie wyobrażam sobie. Jest to wielkie bagno, się zrobiło. No i potem zapiąłem się właśnie pod prony. Jeszcze wcześniej przyjechałem tu agregatem, zrobiłem sobie bruzy, zawaliłem, bo właśnie po to go podpinałem. I później przyleciałem bronami i zrobiłem sobie koło domu. Ciocia jechała. Bo wujek też akurat sobie robi swoim zetorkiem, bo bronar, jak pamiętacie, sikory,
Prona akurat teraz Łyk pomaga, ponieważ u nas w gimbazie, w byłej mojej szkole, gdzie chodziłem do gimbazy, robią tą bieżnię, wiecie, tego, nie wiem, to nie jest gumolit, tylko to jest ten kauczuk, nie wiem jak to jest, wiecie, ta normalnie oryginalna bieżnia. I tam i boisko całe poprawiają, i tam trochę tur jest potrzebny, bo i mają koparkę i to, ale się nie wyrabiają. Bo teraz tak strasznie padało, że musieli przerwać pracę, a muszą do zimy to wszystko skończyć. Powiem wam, droga sprawa, bo założenie takiej bieżni 150 tysięcy. Oczywiście z tym materiałem ze wszystkim, tak? Ale nigdy bym nie pomyślał. A czy nam się przyda, czy też nie wolałbym tutaj jakiś ornik boisko, choć orniku mamy pełno w mieście. A taka bieżnia, czemu nie? Na pewno jakieś zawody dzięki temu będą organizowane właśnie u nas. No a wujek sobie widziałem, nie wiem, czy to Bartek właśnie, albo może Bartek pojechał turem, nie wiem. Bo wiem, że jeden pronat właśnie jest na tym, a wujek ze torkiem sobie ora. Ostatnio właśnie jak orałem, tutaj wujek też orał, byłem chwilę zobaczyć. Powiem wam, że chwali. Zaczekajcie, to jest ten zetor Proxima 100. Tu ma stokonik gdzieś. Tam nie wiem, właśnie jakoś oni to dziwnie wyliczają. Po prostu ma. I powiem wam, że naprawdę komforcik już jako taki jest. Jak na zetora. No bo tu nie ukrywajmy, no zetor nie ma jakiegoś fulmajeru. Zowdzian sobie bronuje. Chyba drugi raz. Bo orał akurat co na hama właśnie. I straszne duże benzynę miał. No tu jest górka, tu jest glina. Nie ma się to dziwić, że idzie ciężko. O! Dawaj, dawaj. Że idzie ciężko, ale trzeba to przeorać. Jak widzicie przez te deszcze powymywało górki, dołki. Ciężko się ora, ale chcę to wyrównać. No i sądzę, że właśnie drugi raz leci sobie z broną, bo też będzie szykował to pod się. Też właśnie broną to rozciągłem, bo nie chciałem, żeby się ta przednia warstwa, ale górna zrobiła skała. A przed samym siebie godzinkę wlecę sobie agregatem. Tylko to skruszę. Wiecie, jakbyśmy posiali taką glebę, to jeszcze lepiej nam wyjdzie niż ci, co siali w susze. Bo wam powiem, że średnio to wygląda. Strasznie duże placy tam, gdzie trochę twardo glina, nic, kompletne zero. Gdzie niegdzie wyszło zboże, gdzie niegdzie nie. Tak te pola wyglądają do przesiewu moim zdaniem. Bo ja bym takiego pola raczej nie zostawił. Bo jest coś jeszcze wymarznie, to już jest zero. Kompletne zero. No i gdzie mamy piątek, gdzie będę to orał do późnej nocy. Przerwie na obiad może, wrzucę tego vloga i będziecie go mieli na sobotę, bo nie przez weekend nie ma. Mam wesele. To postaram się, żebyście na weekend właśnie mieli któryś odcinku, ponieważ dzisiaj jeszcze nagrałem sobie o sobie rolnika, jak sobie planowałem. Mówię, a dawno nie było nic w tej serii. To mówię akurat wrzucę sobie pronowanie, bo z pronowania nie chciało mi się robić vloga. Bo tam było 15 minut roboty. No i dokończając właśnie, jak byłem sobie ostatnio u wujka, poraliśmy troszeczkę. No i ma czwórkę. Czwórkę to nie jest bunia. Czwórka zwykła, nie obrotowa, 40 skiwy. I to bierze, no, jedną skibę prawie ponad koło ciągnika, także no, szerokość roboczą ma naprawdę fajną i robota idzie i powiem wam, jeździliśmy 9 na godzinę. Pięknie kryło, pięknie wszystko robiło, no fakt, że wtedy no, po tych dobrych deszczach spalanie około 11. Także powiem wam, że jak na tą swoją robotę i na to wszystko, jak mówią, że na tory sporo palą w porównaniu tam do Ursusa, to naprawdę mogę przyznać, że robotę robi dobrą i wujek też sobie go chwali, ma go dopiero drugi rok. Zapomniałem spytać, ile ma to godzin. Może kiedy przejdziemy się właśnie. Przejdziemy się do wujka, jakiegoś vloga byśmy załapali, właśnie pogadali. Jak tam się Bronar wpisuje, bo dawno, no, parę lat i nie widzieliście już w akcji.
nie? Coś mi się kojarzy, że 55 chyba było. Cena w tym roku też była dobra. No wam powiem, że buraki się opłaciły, ponieważ rok na buraki był super. Tam akurat ten całe pole, jak widzicie, z przodu zaorane, właśnie wujek teraz jeszcze ora. Może niedługo przyjedzie sobie tutaj, my wtedy, o, tutaj oraliśmy w tym miejscu. Jeszcze tutaj ma troszeczkę do zaorania. Tu jest galanty kawałek, bo tu jest 6 hektarów w jednym kawałku. Tu jest jeszcze najgorszy poprzeczniak. O, jak widzicie, to aż woda stoi. Możemy sobie wyjść. Także na tym poprzeczniaku to za wesoło nie jest. Tańczy, ciągnie jak głupi. Wiatr jest jeszcze cholernie zimny. Teraz łatwo się nabawić o jakąś chorobę. Oby nie. No woda jeszcze stoi niby dwa dni, ale tu pięknie wiecie agregatem i to fajnie rozbije, bo to się zeschnie. Zrobi się suche i agregatem sam raz, ze dwa razy ujeździ i będzie ok. No tu jak widzicie, patrzcie, to było rane tak samo jak wszystko, jaka jest różnica, nie? Jaka glina i w ogóle. Ale nie ma co narzekać, widziałem u ludzi i mają jeszcze gorszą glinę. Znaczy powiem wam, ta glina, którą mam koło domu, jest całkiem znośna. Z racji tego, że mam ją na wprostkę. A tutaj niestety przy suchym roku, czy przy też mokrym, takim jak oraliśmy wtedy tam, nie ma mowy, ponieważ ja to sobie też orałem ten deszcz. To nie było to opłacalne na dwie skiby, bo ja stałem w miejscu i więcej kołami orałem niż pługiem. Jak widzicie, bardzo ładnie się zaorało tutaj. No i co? Tu będzie trochę ciężej orać, jak tu nie widzicie, nie wiem, czy tego bronami nie ściągnę. Patrzcie, nawet nie wiem, czy nie zaczęło się kłosić to zboże. Niezłe dymy, powiem wam. Się dzieją. No w ogóle w oddali sąsiad kolejny, co kiedyś, co kupił tego klasa, co wam mówiłem. Robi sobie dojcem agregatem. Ten ma galanty kawałek pola tam. Jeszcze tak pójnych siewów. No i tak pójnych siewów nie było chyba żadnego roku. Ale lepiej późno niż wcale. Chociaż sobie lekką orkę można zrobić i wszystko, a nie się męczyć, tak jak wtedy. Bo niestety, jak wtedy taką orkę się zrobi, teraz nic się nie poprawi, bo to się ubiło. O ile razy można jeździć agregatem. O, to zadzwoni. No co tam? Idzie na spokojnie. No. No dobra, no to na razie. Tata dzwonił się zapytać, czy właśnie na 3 idzie. Ponieważ jakby trochę nie szło, to nawet bym go nie męczył, bo po co? Zapinamy dwie i troszeczkę dłużej jeździmy, wrzucam sobie trójkę, bo z trójką na spokojnie. Ale wolę sobie jeździć tą dwójeczką z trójeczką, bo jednak przy trzech objazdach już mam jedną szerokość pługa do przodu. A wcale na tej trójce nie jadę jakoś tam masakrycznie szybko. Dobrze, że akurat ten opornik wcześniej przywieźliśmy, bo sześciotka miała ciężko przez te dwie przyczepy na tej suszy pociągnąć, bo to będzie mieć opony. A teraz w tym okre to nie wiem, czy byśmy wciągnęli. No i też trochę tego opornika padało, także dobrze, nie wysek aż tak mocno. Rozrzutnik tam podrobiliśmy. Zastanawiałem się nad wymianą w ogóle całych furt i tego wszystkiego, ale u mnie rozrzutnik jest używany raz do roku. Może dwa, zależy jak, czy pod truskawki robimy, czy nie. I tego opornika mam 2-3 rozrzutniki. Nie ma w ogóle jakiegokolwiek sensu. W tym roku jeszcze też tego jest mało. Na drugi rok, jeśli by była lepsza słoma i troszkę więcej kasy by było ze slip, dokupi się tego opornika. Nie wiem, czy prawdopodobnie to nie będzie kurzak. Właśnie wziąłbym sobie z górników, nie wiem, ze dwie łódki, ze trzy.
ciągów na to, gdzie było wapno, tam ci wapno za rok. I już by jakoś ta gleba się przerabiała troszeczkę. Ale co wam powiem, to wam powiem, nie wyobrażam sobie roboty bez kolczanki. Jak ja momentami widzę, jakie tu się kawały gliny odlepiają, a ta kolczatka idealnie je rozdrabia, tak jak 6 sekund, nie wiem czy widzieliście. Coś pięknego, naprawdę polecam. Widziałem, są na internecie, naprawdę jak ktoś nie chce kupować. Teraz myślę, że używano kupi za jakieś 600-700 zł. Tylko to nikt nie chce sprzedawać. Trzeba wyszukać hukiem i wtedy odkupić od kogoś samą kolczatkę. A jak nie, to widziałem na internecie samoróbki. To jest naprawdę bardzo fajnie wykonane. I powiem wam, że robotę swoją robił. Jest cięższy i wiadomo, tak jak jeździłbym i by było sucho, to musiałbym niestety zdjąć przeciążki, mimo że wyszłoby, bym miał za ciężko. Ponieważ no, ta kolczatka jest liczana jaka tak, no prawie jedna skiba więcej. Bo jednak trochę waży, no i uciąg jest. No i jaki jest kolejny plus tej kolczatki? Powiem wam, że jak ja mam tą kolczatkę zapiętą, pół mi idealnie kryje. Nie można się dużo bawić w ustawienia. Trochę koło daje sobie do góry. Na śrubie wypuszczam do tyłu i jest ok, ponieważ tam ten łańcuch przedni ściąga cały pług na prawą stronę, dlatego tak dobrze się kładzie. A jak ile razy mam tą kolczatkę, gdy oramy sobie na zimę, no to powiem wam, że no, trzeba te 2-3 przejazdy nabawić się, żeby idealnie ustawić to wszystko. I jeszcze nie ma też takiego efektu, jak to od razu wychodzi przed samochodem, tu jeszcze krycie pługa. Muszę naszego lepkę naopalować. Teraz podkładem to jeszcze trzasnąć i jeszcze raz pomalować, bo wtedy bez podkładu polecałem, jednak to był błąd. Będziemy w zimę śledzić i robić tu w 60. Będziemy chcieli to wszystko ładnie zrobić, idealnie dociąć blachon, obspawać, żeby tu nikt później wchodził, nie było przewiewu nic. Wymienimy też szybkę i będzie można już robić. Także myślę, że jeśli mi się jutro uda, no bo jutro no to będzie ciężko, bo rano fryzjer, też to wcześniej, bo to mojej dziewczyny brat się żeni. To też o wiele wszystko szybkie muszę być. I praktycznie nie wiem, czy będę na siebie u siebie. Dlatego chcę jak najwięcej ciecia cię pomóc. Zorać i najwyżej rano wstanę jeszcze i będę robił agregaty. Zobaczymy jak to wyjdzie. No jeśli się uda, może tacie kamerę zostawi i tata by sobie sam włączył i wyłączył. I wtedy by sobie sam nagrał piękne, chociaż od sami rolnika, bo nie mówię oczywiście o vlogu. Pojedziemy sobie jeszcze do górki i chyba będziemy kończyć. Bo nie wiem, czy wy lubicie takie długie vlogi, czy wolicie krótsze, a więcej. Dlatego czekam na wasze komentarze, żeby wiedzieć na przyszłość, czy mam nagrywać wam dłuższego tego vloga, czy też nie. Trochę muszę odpocząć, bo gardło mi już tak boli. Tutaj zaraz nie wiem, czy nie będę jeździł. Tak, muszę sprawdzić, gdzie mogę rozorać, żebym zrobił sobie bruzdę. Tam jest taka górka. Mniej więcej jeden przejazd, albo nawet nie, ja muszę doorać do tamtąd, bo tak jest akurat, widzę wyorane idealnie na takiej kurczy, czyli będziemy jeździć cały czas naokoło, także dobrze, wyjdzie mi mniej brud, po kolejnach dopiero gdzieś tam. Zaraz też sobie wjadę i będę widział, czy będzie mi kryło, czy też nie. No, co tam? No.
Tak, dolewałem. No, no. Dobra, dobra, dobra. No, dobra, na razie. Muszę pamiętać o stanie oleju. Ponieważ nie wiem, popuszczały mi uszczelniacze chyba. Bo olej mi pod bloku gdzieś tam kapie. I jednak tego oleju trzeba dolewać. Za trochę. Może w komentarzach, może jakiś ciekawy temat by się nawinął, coś w tym stylu. I co? I do kolejnego vloga. Także na razie, trzymajcie się, cześć!